Być może było już za spokojnie i wiadomo, jak Polacy nie możemy mieć za dobrze, musimy zawsze mieć nóż na gardle, no i tak się stało i myślę, że teraz będzie nam tylko pomagało. Bardzo ciężki mecz z bardzo dobrze dysponowaną Bułgarią, zagrali dzisiaj znakomity mecz, staraliśmy się im dotrzymać kroku, cały czas goniliśmy wynik, walczyliśmy o każdą piłkę, aczkolwiek zabrakło, myślę, że troszeczkę szczęścia. Taki jest sport niestety, nie zawsze się wygrywa, raz się wygrywa, raz się przegrywa, miejmy nadzieję, że dzisiaj był ten słabszy dzień i następny będziemy wychodzić z takich trudnych meczów już zwycięstwa. Czy to dobrze, że teraz Argentyna, a nie któraś z tych słabszych drużyn, Wielka Brytania czy Australia po porażce? Nie wiem, czy dobrze. No, taka jest kolejność i nie mamy na to wpływu i będziemy się koncentrować na każdego rywala na 100%. Teraz już nie ma miejsca na pomyłki, na wpadki, także gramy chyba pełną pulę. No zobaczymy, jak trener zareaguje. Pierwszy raz jesteśmy na igrzyskach z trenerem Anastazjem, także no, każdy trener reaguje inaczej, także no cóż, mamy o czym myśleć, jest Argentyna przed nami i teraz to jest najważniejsze. To, co było przed igrzyskami, nie ma kompletnie znaczenia, wszystko się kasuje, przyjeżdżając tutaj do Londynu, także z Bułgarią też wygraliśmy i nic to nie przyniosło nam jakichś plusów czy minusów, także nowy mecz, nowe wyzwania. Na pewno troszkę presja będzie większa, bo przegrane jest ciężej się gra, ale mam nadzieję, że to wytrzymamy i zagramy zdecydowanie. Czasami się czuję, jak kolega ma słabszy dzień i ten widocznie też wyczuł, że Łukaszowi dzisiaj może iść gorzej i dlatego zmienił. No. Szkoda tylko, że nie wygraliśmy, no ale cóż, no, myślę, że rozegrany już ten mecz na igrzyskach pozwoli lepiej grać w następnych meczach. Koledzy, którzy są pierwszy raz, przychodzą do ciebie jakieś porady? Nie, to nie ma jakiś, to nie jest wypad na Marsa, normalna impreza, także każdy sobie radzi jak może i nie ma jakiegoś głębokiego szoku, także nic specjalnego się nie dzieje.